Cześć wszystkim. Jak widzicie, mam dziś dla Was Honda HR-V i może nie nazwę tego filmu testem, bo nie mam jej na kilka dni, ale znam ten model, pisałem o nim ostatnio artykuł. Sam na co dzień jeżdżę Hondą, także przykładam jakąś tam większą uwagę do tej marki i myślę, że mogę śmiało się na jego temat wypowiedzieć, czyli bardziej taka prezentacja modelu. Jeśli jesteście zainteresowani, co mam o nim do powiedzenia, standardowo serdecznie zapraszam. Pamiętacie pierwszego HR-V-a? Wyszedł tak pod koniec lat 90., bodajże w 99 roku pokazał się w Polsce. I mimo tego, że to był samochód, który w zasadzie wyprzedził swoją klasę, swoich rywali, których wtedy w zasadzie nie miał, był aż za nowoczesny jak na tamten czas, to była końcówka lat 90. Zobaczcie, jak on wyglądał. Myślę, że pamiętacie, bo to był samochód, którego w zasadzie nie dało się nie zauważyć czy zapomnieć. To ten samochód się po prostu nie sprzedawał i Honda miała jakiś zupełny niefart do modelu HR-V, bo tak, wprowadziła pod koniec lat 90. coś na wskroś nowoczesnego, co się po prostu nie przyjęło, wskoczyli na ten rynek z 10 lat za wcześnie, wycofali go z produkcji akurat wtedy, kiedy za chwilę na takie samochody tego typu zrobiła się moda i ludzie zakochali się w Qashqaiach, tego typu autach. Co zrobiła Honda? W 2015 roku wróciła z tym modelem na rynek. Ale co zastała na tym rynku? No zastała już oczywiście sprawdzonych rywali. Nie było już tak, że w zasadzie nie miała z kim rywalizować, bo był Juke, bo był Opel Mokka, bo był Renault Captur. Także dzisiaj ten samochód po to, żeby się przyjął, musi być już naprawdę dobry. A czy taki jest? Może zacznijmy od wersji silnikowych, które są oferowane do modelu HR-V. No głowa Was nie rozboli od wyboru silnika, dlatego że w zasadzie macie do wyboru dwa. Pierwszy to ten, którym jadę, czyli benzyna wolnossąca o pojemności 1,5 i mocy 130 koni. Drugą jednostką jest diesel o mocy 120 koni i pojemności 1,6. Także jak widzicie, to są tylko dwie jednostki i w zasadzie musicie się zdecydować. No, macie tylko wybór między benzyną a dieslem, nie będziecie tutaj rozważali różnych wersji mocowych. I teraz tak, jeśli chcecie kupić skrzynię automatyczną, to do wyboru jest CVT, znowu taka, z którą jadę, tylko w modelu z silnikiem benzynowym. Z dieslem tego nie dostaniecie. Jeździłem już CVT w nowym Civicu, tam byłem tą skrzynią zachwycony, tym jak jest ona sprzęgnięta z silnikiem, jak ona działa. Tutaj musicie wiedzieć jedną rzecz. To nie jest silnik do tego, żeby szaleć. Tak jak w Civicu miałem 182 konie, silnik turbo, ten nowy 1,5, możecie sobie zobaczyć, to tutaj wiadomo, mamy silnik wolnossący, to jest tylko 130 koni i nie nastawiajcie się na to, że ten silnik będzie szalał, bo nie będzie. Ale samochód trzeba oceniać pod względem, kto tym samochodem jest zainteresowany. Wiadomo, że jeśli ktoś jeździł, nie wiem, Typerką, to nie będzie szukał raczej HR-V-ki z tym silnikiem. I dla klienta, który szuka samochodu do miasta, żeby gdzieś tam czasem wyskoczyć na trasę, bez żadnych szaleństw ten silnik da radę, ale tak jak mówię, do naprawdę spokojnego stylu jazdy. Macie tu na przykład ekoniankę, która zapala się w tym momencie na zielono, jeśli jedziemy ekonomicznie, ona nam to pokazuje. Od razu powiem może o zegarach, bo też słyszałem, czasami ludzie narzekali, że są takie jakby za proste i nie pasują do nowoczesnego samochodu. Ja się z tym nie zgodzę. Ja uważam, że to jest takie fajne połączenie tego, powiedzmy, trójwymiarowego zegara na środku prędkościomierza, który jest takim połączeniem nowoczesności z tradycyjnymi zegarami, które pokazują po prostu wskazówkami prędkość, a nie tylko wyświetlaczem. Myślę, że to jest bardzo ok. Ja tutaj bym nie narzekał. Kolejną rzeczą, na którą muszę zwrócić uwagę w tym samochodzie, jest jego przestronność, ponieważ na tle klasowych rywali no, jest to jeden z liderów segmentu w zasadzie, bo naprawdę znajdziemy tutaj sporo miejsca. Pamiętajcie, że to nie jest samochód, który jest jakiś wielki gabarytowo. On się ociera o klasę kompaktowych crossoverów i na taką wielkość samochodu, powiem szczerze, że jest bardzo dobrze. Ja nie zahaczam głową, mamy tutaj, ja mam 182 cm, mamy tutaj duże okno dachowe, także naprawdę spokojnie się mieszczę, jest ok. Następną rzeczą, którą też pytacie czasami
różnych testach, jak widziałem, to jakość wykończenia. I tak, to jest Honda. I pod tym względem to też jest Honda. Nie ma tutaj materiałów klasy premium, bo to nie jest auto klasy premium, ale to wszystko tutaj, no nie ma żadnego wstydu, a spasowanie, no nie wiem, czy znacie model Hondy, który trzeba skrytykować za spasowanie, bo moim zdaniem stoi ono na bardzo wysokim poziomie. Tutaj nic nie trzeszczy, nic nie stuka, jest ok. To naprawdę tutaj myślę, że jeśli mamy za coś chwalić, to za to pochwalić Hondę trzeba. Ale zwrócę Wam uwagę na jedną rzecz, która nie każdemu może pasować. Mnie akurat pasuje bardzo, jak oglądacie moje testy, to wiecie, że ja to lubię, czyli sztywny charakter zawieszenia. Jeśli ktoś kupuje samochód typowo dla rodziny, nie wiem, ma małe dzieci, dwójkę z tyłu, chciałby samochód miękki, albo może dla kobiety, bo też często kobiety wolą bardziej komfortowy charakter zawieszenia, to nie jest taki samochód. On jest sztywny, on się przez to no, nie prowadzi, nie wiadomo jak, ale to jest samochód, który ma po prostu sztywne zawieszenie. Tutaj czuć dziury, czuć nierówności i wiadomo, że jak ktoś kupuje nowy samochód, to się nim przejedzie, no nie ma innej opcji. I tak samo tutaj zwróćcie na to uwagę, jak będziecie jechać, nie wiem, będziecie pod wrażeniem samochodu i tak dalej, zapomnijcie. Zwróćcie na to uwagę, to jest samochód sztywny. Przy każdym wjeździe w studzienki czy w jakieś progi spowalniające będziecie czuli i o ile może to Wam w pierwszych 5 minutach nie przeszkadzać, to przy dłuższym użytkowaniu już tak się może stać. Przy czym, tak jak mówię, ja tego nie krytykuję, dlatego że ja to akurat lubię. Dla mnie charakter zawieszenia, jeśli jest zbyt miękki, to w zasadzie dyskwalifikuje samochód często. Ja wolę, jak jest twardo, ale to mam świadomość, że jest mocno indywidualne i pamiętajcie, aby zwrócić na to uwagę podczas jazdy testowej. Co to w ogóle znaczy HRV? Nie wiem, czy wiecie. Podobno to znaczy Hybrid Recreation Vehicle, czyli taki wielozadaniowy samochód turystyczny, powiedzmy. Śmieszne, nieśmieszne, ale coś w tym jest, dlatego że to jest samochód, który może spełniać różne role. To nie będzie samochód, który będzie spełniał jedną rolę świetnie, czyli to nie jest samochód sportowy, nie jest samochód na trasę, nie jest samochód tylko do miasta, ale jeśli potrzebujecie czegoś takiego, połączenia pewnych cech, czyli jeździcie przeważnie w mieście do pracy, ale wozicie też dziecko do szkoły, wyskoczycie na wakacje, macie jeden samochód w domu, to jest bardzo ciekawa opcja. Dlatego, że za cenę powiedzmy poniżej 90 tysięcy kupujecie samochód bardzo fajnie wyposażony, nowocześnie wyglądający, nie będzie miał mocnego silnika, ale nie będzie też palił przesadnie dużo, szczególnie w wersji z dieslem. I chociaż w benzynie producent oferuje 5,5 czy 5,7, już w tej chwili dokładnie nie pamiętam, to będzie ciężkie oczywiście do uzyskania, szczególnie jeśli ktoś pamięta Hondę, czy miał Hondę z tych wysokoobrotowych VTEC-ów, będzie chciał się kręcić, pamięta, że w Hondzie nie dzieje się nic, dopóki się nie zaczniemy kręcić wyżej, to jest oczywiste, że jak będziemy się kręcić wyżej, samochód będzie jechał lepiej, ale będzie też więcej palił, no tutaj to jakby nie wymaga głębszej dyskusji, ale myślę, że 5,7 może być ciężko osiągnąć. Bardziej patrzcie na to spalanie, myślę, w granicy 7 litrów, to będzie takie nieoptymistyczne, realistyczne założenie. Odnośnie środka zwrócę Wam uwagę jeszcze na dwie rzeczy. Nie mamy z tyłu tunelu środkowego, co jest mega fajne i ja zawsze chwalę za to, jeśli jeżdżę samochodem, który tego nie ma. Dzięki temu, wiadomo, siedzi się dużo wygodniej, jest super. A z minusów, lakier Piano Black. To jest rzecz, która w zasadzie w każdym teście o tym przeczytacie i usłyszycie pewnie też, dlatego że bardzo wielu testujących albo użytkowników przejeżdża 10-15 tysięcy i bardzo często zwracają uwagę, że ten lakier jest już po prostu porysowany. I to jest częsta cecha tych lakierów, których używa się do wykończenia wnętrza. No niestety, to tak po prostu wygląda. Tutaj też tego Honda nie uniknęła. To fajnie wygląda, znaczy fajnie, jeden to lubi, drugi nie, no ale po prostu nie jest trwałe, także pamiętajcie o tym. Bagażnik ma 470 litrów, dorównuje mu pod tym względem Renault Captur, Mokka ma 356, Forteco Sport też 356, Juke 350, także widzicie, że jest to bardzo dobra wartość i faktycznie jest on duży, jak na taki samochód to prawie 500 litrów, no to robi wrażenie chyba, prawda? Myślę, że to jest też rzecz, za którą HRV-kę trzeba pochwalić. Może jeszcze wychodząc z założenia, że kto ma w Ciebie wierzyć i chwalić, jeśli nie będziesz potrafił zrobić tego sam? Zapytajmy przedstawiciela Hondy o ten model. Wraz ze mną jest Krzysztof Dobrzański z Hondy Plaza. Mam pytanie. Powiedzmy, że mam 90 tysięcy do wydania i chcę kupić crossovera w Hondzie.
Co mógłby mi pan polecić? Mając 90 tysięcy, mówimy tutaj o kwocie brutto, możemy kupić Honda HR-V i to jest taki crossover, który jest bardzo często wybierany przez naszych klientów. Jest to jedyny crossover do 100 tysięcy właśnie w gamie Hondy. Za nami stoi Honda HR-V, jest to wersja najbogatsza i ta testowana w odcinku, to jest wersja Executive. Za taką wersję ze skrzynią CVT trzeba wydać 102 tysiące złotych brutto. Jest w tej chwili wyprzedaż rocznika, czyli 5 tysięcy, tani jest taki egzemplarz. Pytasz mnie o samochód do 90 tysięcy, także poleciłbym oczywiście model HR-V. Tutaj już silnik 1.5, skrzynia manualna i wersja Elegance. Taką wersję z nawigacją w tej chwili możemy kupić za 86 700 zł. Tuż jest wersja z Connectem plus nawigacja, czyli normalnie dopłata do tego jest 2 tysiące, więc za kwotę poniżej 90 tysięcy brutto kupujemy już samochód fajnie wyposażony, nie będzie miał panoramicznego szklanego dachu, nie będzie miał kamery, nie będzie miał kilku innych elementów, ale to będzie nadal dobrze wyposażony model. To jeszcze pytanie, ile musiałbym czekać na taki samochód i czy są jakieś fajne oferty finansowania? Powiedziałem o ofercie wyprzedażowej rocznika 2017. Rzeczywiście w polskich salonach jeszcze takie egzemplarze występują. Warto z tego skorzystać z takim jednym zaznaczeniem. Wchodzi w tej chwili lifting tego modelu i od października będzie już wersja po liftingu. Będzie zmodyfikowana jednostka 1.5 benzynowa. Nadal to będzie 130 koni bez turbo. Natomiast na początku przyszłego roku wchodzi nowa jednostka 1.5 turbo. Będzie tam moc powyżej 180 koni i to jest też pozycja, na którą warto czekać. Oczywiście, cena czyni cuda i często jest tak, że taki model wyprzedażowy warto kupić, bo oszczędzamy parę tysięcy. W tej chwili na wyprzedaży rocznika 5 tysięcy. Jak wejdzie nowa gama silnikowa, czy wejdzie wersja po liftingu, ta cena może delikatnie wzrosnąć. W przypadku silnika 1.5 turbo nowego w przyszłym roku, ta cena na pewno wzrośnie. Jeżeli chodzi o oczekiwanie, oczekujemy na taki model. W tej chwili praktycznie są od ręki te samochody z 2018 roku. Także są na stoku i są one dostępne. Jeżeli chcecie zamówić samochód, którego nie mamy, oczekiwanie od 3 do 5 miesięcy, ale warto zawsze gdzieś zapytać i kwestia tego, że jak wybieramy sobie jakiś kolor, którego nie ma w danej wersji i macie te parę miesięcy na poczekanie, możemy taki samochód zamówić. Będzie to już wtedy wersja oczywiście po liftingu. Fajną rzeczą też jest to, że deska rozdzielcza skierowana jest w stronę kierowcy. To jest takie rozwiązanie, no nie chcę może nawiązywać do BMW, ale jakoś tam kojarzy się z BMW. W każdym razie naprawdę bardzo fajna rzecz, bo daje takie wrażenie, jakby to był właśnie samochód dla kierowcy, mimo takiego rodzinnego charakteru, to jest taki fajny ukłon w stronę kogoś, kto lubi jeździć, lubi prowadzić. Fajna rzecz, podoba mi się. No i skrzynia CVT. Ja nie chcę tutaj może wchodzić w jakieś tam zawiłości technologiczne, bo ani nie jestem od tego specjalistą, ani nie wiem, czy to też Was jakoś tam interesuje mocniej. Ja sobie też troszkę o tym już od jakiegoś czasu czytam, ale wolę powiedzieć tak odczuciowo, jak to po prostu wygląda. I faktycznie jest tak, że w niektórych modelach macie takie odczucie jazdy tramwajem. Tego, że ten samochód, wiadomo, rozpędza, nie czujecie tej zmiany biegu i często to mocno denerwuje. Mnie na przykład w Toyotach mocno ta skrzynia irytowała często. Bardzo mi się podobała ta skrzynia w nowym Civicu w połączeniu z tym silnikiem turbo, z imitacją zmiany biegów. Byłem naprawdę pod dużym wrażeniem. Tutaj jest tak, że przez tą niewielką moc ten silnik wymusza na Was spokojną jazdę. A jeżdżąc spokojnie, kompletnie tego nie czujecie, czy ta skrzynia się kręci tak, czy inaczej, kiedy ona w cudzysłowie oczywiście zmieni bieg, czy go w ogóle nie zmieni. Jeżdżąc spokojnie, a jeżdżąc właśnie przede wszystkim w mieście, to jest w ogóle moim zdaniem żaden temat, dlatego że jest mega dużym udogodnieniem, nie machacie tą dźwignią w korkach, nie interesuje was nic, skupiacie się na samej jeździe, a dzięki temu macie super komfort i ja bym w żaden sposób tej skrzyni nie krytykował. Być może to będzie komuś przeszkadzało, jeśli po prostu nie lubi CVT, ale to jest taka charakterystyka tych skrzyni i nie zawsze coś z tym można zrobić, szczególnie przy mniejszym silniku. Ale ja mówię, moim zdaniem dla takiego typowego klienta HR-V, który wybiera między rywalami, to nie będzie coś, co będzie go mocno irytowało. No chyba, że będzie chciał tym samochodem sobie poszaleć, ale to może powinien wybrać jakiś inny samochód, na przykład Typerkę. A do tego, do czego został stworzony ten samochód, ta skrzynia moim zdaniem pasuje bardzo dobrze. No i co? Dajcie znać, jak Wam się podoba HR-V-ka. Pod koniec roku planowany jest facelifting i mimo tam jakichś pierdółek, typu tam jakieś LEDy i tak dalej, co jakby nie powinno wpłynąć na to, czy ten samochód kupić, czy nie, jeśli ktoś nie był zdecydowany, to przeczytałem jedną mega istotną rzecz. W tym samochodzie będzie można dostać silnik 1.5 turbo o mocy 182 koni. I teraz pomyślcie,
jeśli większość ludzi krytykowała HRV-kę za to, że jest zbyt wolna. Będzie miała prawie 200 koni. Będzie miała silnik turbo. Będzie wyglądała jeszcze fajniej. Nie wiem, ile będzie kosztowała. Ale moim zdaniem to będzie coś mega fajnego i ja już nie mogę doczekać się testu tego samochodu. A jeśli nie jest potrzebny Wam taki silnik, to zwróćcie uwagę na to, że ten samochód można dziś dostać w naprawdę fajnej cenie. I jeśli szukacie tego typu samochodu, moim zdaniem powinniście wskoczyć do Hondy i po prostu się mu przyjrzeć bliżej. Z mojej strony to tyle. Dzięki za wszystkie komentarze, dzięki za łapki, dzięki za subskrypcję. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się, cześć! We'll be right back.